Siema Byki. Siema. Siema Kuba. Siema. Do kamery. Czekaj, do kamery. Do kamery, do widzów i do dziadka. Siema. To Tomek, ja wiem, że dlaczego jesteś smutny. Cwaniaczku. Tomek, dla ciebie jest zadanie wielkie, olbrzymie. Jakie? Żeby podnieść mi kładę. Do góry? No, a ja, no przód, a ja będę go tutaj dociążał. Dasz radę? Poczekaj, gdzie włączę. No, dasz radę? Poczekaj, bieg. Co, na maksa go stawiamy? No, na maksa, no. Tylko żebyś mnie nie przewrócił. Zobaczymy, jaka to jest pozycja. Dawaj. Moment. Nie dasz rady? Zapraj się. Dasz radę. Jeszcze. Jeszcze, dawaj. Żeby mnie poleciał. Dawaj. Na maksa. Ja go nie trzymam. No, daj go. Jeszcze. O. Bo ja to się nie wykupię. Słuchaj, czy ja dam radę tak pojechać, Kuba? Powiedz. Powiem ci... No pojedzie. Jakbyś się tak głowę do... Wiesz, jak głowę tam dalej dał, to byś pojechał. Tylko najpierw się tak wyrywać naucz. Żeby Tomek nie musiał mi go stawiać, nie? No. No i co, teraz go odpalić i jechać, nie? Chyba, że tata ci postawi i ty odpalisz i pojedziesz. No, a wejdź go trochę na siebie, troszkę. Prawo? Do siebie. A przewrócić go? No, ale nie całego. Ja będę tu przeważał, no. Widzisz, jak go mocno tu trzymam? Dobra, teraz trochę puszczę. No. Trochę. Tego balansu trzeba się uczyć. Dasz radę go tak trzymać? O. To trzymaj go. I teraz, o, tak powinienem jeździć. Tylko czy dam radę? Ale teraz czekaj, trochę gazu. Tatę wytnie, o tu. Trochę gazu. A możesz tak jechać ze mną pół metra? Nie, dobra, żartuję. Ja mogę, tylko tu. Tu siądę, dobra? Kuba, nie go. Tutaj. Nie podchodź, Kuba. Czekaj, tak jeszcze mogę kolanem go. Tu, Kuba, no. Kolano daj. Z tamtej strony. Kolano. Patrz, kolanem go tu mogę jeszcze podpierać. Tu noga na hamulcu. No. I teraz tylko kwestia odpalenia i trochę pojechania. A puść go, co on teraz zrobi? Do tyłu pójdzie. Dobra. W tej pozycji idzie cały czas, pójdzie do tyłu, nie? A dobra, to chodzi o teraz, dobra, bo teraz tak, tu chodzi o to, patrz Kuba, no. Żeby to kolano trzymać, żeby nie trzymać wyprostowane, bo no. Ci palce powyrywa. Musi być tak, bo jak będzie on schodził już do na dół i będziesz miał tak, to ciągnie. No, tu ciągnie. Czekaj Tomek, teraz zrobimy dwoma. Bo tu hamulec cały czas. No nie wiem, no nie jest głupia pozycja, nie? No nie. Może dam radę. Wykadruj mnie całego z całym kładem. Żeby był cały kład. A tata się wytnie, nie? No. Czekaj, miniaturka, o! To taką głupawkę będziemy robić dzisiaj, tak? Tak, dawaj! Dobra, to ogarniamy pusparne i wypuść. Czekaj teraz! Dobra Tomek, a weź go puść teraz normalnie, bo tak... No normalnie, rzuć go. Widzisz, dlatego też widzisz i tu musi być wtedy kolano. No, musi być. Bo jak masz wyprostowane, to ci pociągnie palce. I ci zepchnie nogę. I w butach trzeba jakichś adidaskach, takich wiesz, co no. Tutaj... Czyli nie były odpowiednie te trampki, co wczoraj oglądaliśmy. Takie trampki no. Się przydały. Z tego sklepu RR Moto. No. No, Jordany mogą być. No. Ja siedziałem. Może być. No. Tylko buty w RR. No. Te trampki, bo one takie miały tutaj te, wiesz, spody fajne. No, Lecie te ciebie. No to co, to dzisiaj latanie na kole. No dobra. Jak ja to zrobię, to ja nie wiem, Tomek. No wywalić się nie wywali, nie? No nie wywali się. No nie wywali. O, tu masz kółka tu tam. To czyli można śmiało go ciągnąć w górę? No, a poczekaj jeszcze, zobaczymy.
Nie, bo to trzeba trochę, wiesz, potrenować, bo to teraz tak, tu opad by był, tak, bach, potem go tak, bach, nie, bach, tak, szybko trzeba, szybko się przemieszczać, szybko tutaj sobie wczaić i go wtedy dręks, ale czy tak dam radę go podnieść? No, tak bach. Trudno będzie. Tomek, na razie będziesz mi go podnosił. Ja tu na razie teraz. Czekaj, jak go tak nawet bym wziął, to potem szybki ruch. No szybki ruch i żeby się nie... Nawet trafiłem, no. To trzeba to wyćwiczyć sobie. O, no nie trafiłeś. No jak ci by noga zeszła i w kostkę byś walnął, to ło. Bo to a może. Ty, Tomek, jeszcze mogliśmy sprawdzić, jak ja bym to siedział. To ja ci no pomogę jest... go postawić. Tak? Nie było źle? Jak ja tutaj byłem zaparty? Nie, no to pewnie, że nie. No to dobrze, to dawaj go jeszcze raz. O, teraz lepiej poszedł. No bo ja lepiej trzymam teraz ten, zapieram. Co to spadło? No chustki. Chustka spadła, ale jakim cudem? No bo... Ja się czytam. A bo na jawią przykrzywiłem, żeby cały olej wleciał. A. Sobie pojechała. Zobacz, Kuba, ona sobie teraz... Pierwszy gleba! Raptora sobie stoi. Dobrze, że się olej nie wyla. No i? Sobie stoi, nie? No i teraz, jak ja w razie czego bym jechał i tak go podniosę wysoko, nie? Mhm. To? Podejrzewam. Tomek, przytrzymasz go trochę? Moment. Tu się znowu nie fikło. Nie klopnęła. Dobra. Dobrze, z olejem wydało. No, co tam? Czy trzymasz go? A nie, równo go trzymaj, żeby ani w tom nie poszedł. Trzymaj go po prostu tylko. Nie, trzymaj. No. Żeby nic nie zrobił, dobra? A ja postaram się usiąść, jakbym tak w razie... Patrz, nawet, chyba nawet nie usiądę, tak? Czekaj. Dobra, jest zaparty. Kurde. Ja się boję, że wy tu wyglebicie. Nie, ona do tyłu Kuba nie poleci, bo ja myślę, jak w razie to, to ją ściągnę go do przodu. O kurde, ci powiem, że jest do spadnięcia. Ja muszę iść to zobaczyć. Nie ogarnę tego. Elegancko. Czyli po prostu muszę polecieć? Trzymaj, bo jak on na mnie poleci, to będzie... Nie, nie poleci, bo tam jest zaparty. Jest zaparty? No przecież tak wisi na to. Ale ja spadam. Na rolkach. No to do tyłu nie poleci, bo rolki go blokują. Czekaj, to postaram się nie spaść. A dobra, zrobimy, ja go tu będę asekurował i zobaczymy, czy on faktycznie by poszedł na plecy, nie? No. No nie, niemożliwe. Nie. Niemożliwe, żeby poszedł na plecy. Nie, on nie pójdzie. No. Nawet jakby się go, jakby mocno się na kierownicę i odciągało plecami tak, całym ciałem, to i tak go nie przeważy. Mhm. Czyli będziesz miał próbować. Najwyżej spadnę po prostu. Tak, o, no bo jak opcham tu teraz, nie? Nie, no. Pójdzie. Nie pójdzie. Zagadnosimy się nie ładnie. Nie pójdzie. Też go trochę przytrzymaj. No. Tak, żeby nie robiła ani w tą, ani w tą. Dobra. I tak. Czekaj, tu się złapię. Muszę sobie to wyćwiczyć. I zaraz będzie... Zejście, wiesz, zejście, no. Jak nawet tak zrobię, żebym, po co mam na plecy się przewracać? To zejście. No, to zejście po prostu. Mam tak. Bo tu musisz tak. Nogę tak jakbyś na jednej nodze ja odkręcić trzeba plastik. Ten. Tak, żeby go nie połamać, bo on było przeszkadza, nie? Aha. Nie, no jak będę w tych butach bez ochraniaczy, to będę miał te ruchy nogą, nie? Bo jak się ubiorę w to wszystko, to ograniczam. To mnie, w ogóle nie! Nie ruszysz tego! A do stuntu po prostu, no trudno, tylko kask, nie? No. A mówią, przewrócić się nie przewróci, nie? Dobra, to jeszcze raz go przewracamy teraz. Już? Tak. O, teraz go nie przewrócisz. Tak, go nie przewrócę. Bo! O Jezus. Do siebie ciągnij. Ocio! Ocio! No co jest? Ocio! Nie, złap tą za górę i ciągnij. Ucio! Ocio! Ocio, panie! O, ocio!
No. Nie chcę. Cezary? On tam nie się czuje jak szkoły podłużone? No coś ty. No musi. No jak? Jak nie chce? No chodź. No proszę. Ale nie, no to mam? Pójdzie czy nie pójdzie? No idzie, no co ty mnie kłamie? Ale to dopiero teraz. Dawaj, co ja taki ciężki jestem? Podchodzę. Dobra, ja już mam zgięte kolano. Puszczam? Puszczaj. O, no. No, do tego też trzeba się wtedy przyzwyczaić. Wtedy nie chciałbyś. Do tego też trzeba się przyzwyczaić. Trzeba dietę, by zrobić ci. Dietę. Dobra. Telefon ci podniosłem. Teraz praktyczna nauka na tym. Na ulicy. Nie? Na ulicy. To trzymajcie za mnie kciuki, żeby nie było ten, jakiegoś... Gleby. Jakiejś gleby takiej porządnej. See you. Przyjmujesz stery. Nie. Kamery. Już jedziesz? No. Trzymaj kciuki. Dobra. Będą stunty robione, czy tam stanty jak? Stunty. Stunty. Stanty. Stanty. Stanty kładem. Na dzisiaj koniec. Wiem, że można, wiem, że jest fajnie, ale za mało miejsca tu jest. Jak pojedziemy na Godziębę, tam jest łąka. Na łące będę tak trenował. Dobra. Dobra? No. Ale co, coś już poszło, nie? Na tym? No, na tym poszło. Fajnie, już czułem na tej nodze takie, że jest fajnie. Ale to jeszcze nie było takie wysoki pion, nie? Ale wysoko było już. Wysoko było? No, na pierwsze takie coś, no. No. No dobra, no to zobacz jak on wygląda, jak ja wyglądam. No już. Niby taki wyjazd po takim, widzowie, błocie, po takim czymś, prawie tu nic nie ma, a patrzcie jaki kład. No, ale słuchajcie, musiałem spróbować po prostu. Nie jest źle. Można tak trenować, można tak ćwiczyć. Ale właśnie z tym kolanem, bo tak z siedzącego go tu wyrwać na tym, to się za mocno ślizga. No, wiesz? Ślizga się, widać. A bałem się dać za dużo gazu. Ale jednak trawa, łąka to jest lepiej. No, tak. No. Na trawie by ci lepiej było. Szkoda, że Tomek nie widział, nie? No. To co, to nara, see you, słuchajcie. Nara. Jest dobrze, będę tak trenował, właśnie z tym kolanem. Na tym. Tylko pamiętajcie, że musi być to kolano na siedzisku. Prostować można dopiero jak już jest w zupełnym pionie. Tak. Oj, Bleku chyba wyrwie. Ale nie. Na dziś.
Krzysiu Bleka! Koniec. Ładnie pojeździł. Powiem wam. Pamiętajcie o rozrywce, żeby zakładać. Rozrywce, żeby... Do see you, nara, hejos. Nara, hejos. Też powiedz hejos. Tu do mnie. Nara, hejos! Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.